Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie w dwóch częściach. W tej chwili jest jedna część godzinna i po przerwie 20-minutowej rozpocznie się następna część. To będzie ona, rozpocznie się o 19:00, tak planujemy. Może być, myślę, że nie będzie jakiegoś większego pośpiechu. Jak już sami pamiętamy to, o czym rozmawiamy, o czym jest nasze spotkanie, o czym, że w tym momencie to spotkanie, jak Państwo zauważają, że ono jest w całkowicie innym miejscu, bo my jesteśmy w innym miejscu. My nasze pojmowanie odkupienia nie jest to myśl. Nie jest to myśl, tak jak to jest myśl protestantów czy adwentystów. Jest to rzeczywista obecność. Jest to rzeczywista obecność ducha. Nie jest to logiczny aspekt wynikający z czytania tekstu i mówienie, jak to jest tak, to będzie tak, a jakby jest tak, to będzie tak, a później będzie tak i później będzie tak, bo tak z tekstu wynika. Tu nie mówimy o tekstach w ogóle. Mówimy o rzeczywistym obecności ducha, który nas wyzwala. Rzeczywista obecność ducha to duch Boży nas wydobywa. I proszę zauważyć, jest taka ciekawa sytuacja. Święty Felix z Kantalicji, on nie potrafi w ogóle czytać. Znamy takiego świętego. Święty Felix Cantalicio. A ufny będąc Bogu, całkowicie Duch Boży w nim mieszka, a nie rozumie, że protestanci mówią, że to trzeba tak, a wyjdzie tak i jest tak. On o tym nie wiedział, a jest w tym stanie doskonałym, dlatego że to jest obecność Ducha Bożego w nim mieszka, a nie logiczne postępowanie jak na drabinie, gdzie jak się to rozumie, to się na tej drabinie siedzi. Ale to jest prawdziwa, to jest uświadomienie sobie, że żywy duch jest mocą naszego istnienia. I dlatego tutaj zaczynamy uświadamiać sobie, i Państwo też odczuwacie, że jest to inny poziom naszego pojmowania, rozumienia i istnienia, bo to jest obudzony wewnętrzny człowiek. Obudzony wewnętrzny człowiek, który opiera się na rzeczywistej obecności Ducha Bożego, a nie dlatego, że wynika to z pewnych wyliczeń i pewnych logicznych założeń, i rozumień, i logicznego rozumienia, że tak musi być. Ale jest to poddanie się Duchowi Bożemu, ponieważ On uczynił to, oddanie się Chrystusowi, Bogu Ojcu, bo On uczynił to, co Ojciec uczynił, co Ojciec nakazał, aby nas wyzwolić, a my Mu wierzyliśmy. O, wszystko się opiera o wiarę, a z powodu wiary, przez wiarę, a nie w wyniku logiki. Nie z powodu wyliczeń. To z powodu prawdziwej ufności Bogu. Wiara, ona jest żywą naturą w nas istniejącą, która, jak to jest powiedział święty Piotr w pierwszym liście, rozdział 1, werset 22, z tego co pamiętam, jest napisane 22, może 21, tak, 21. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, czyli przez Chrystusa uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak, że wiara nasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Czyli wiara w Chrystusie i nadzieja w Nim, do której zmierzamy, ona się nie myli. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Ta wiara się nie myli. Bo ta wiara jest w Chrystusie Jezusie i tam mylić się nie może. Więc jeśli wierzymy w Chrystusa, to ta wiara się mylić nie może. Ludzie żyjący na tym świecie i nie wierząc w Jezusa Chrystusa, ale wierząc w różne rzeczy, tam wiara się myli. Bo nie opiera się o nieomylnego, tylko o omylnego. Ale wiara w Chrystusie nie opiera się o omylnego, tylko o nieomylnego i wiara się mylić nie może. Ta wiara mylić się nie może, bo w Chrystusie oparta jest na pełnej władzy, pełnej mocy i pełnym zaświadczeniu, świadectwu Ojca, Boga Ojca, o czym mówi święty Jan w pierwszym liście, rozdział 5, werset 9, gdzie jest napisane: jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Więc musimy pamiętać o tym, że nie czytamy zdania. Rozumiemy za świadectwo. To nie jest zdanie. Zdanie można usłyszeć.
Ale świadectwo trzeba poczuć. Więc jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Dlatego człowiek światłości jest to ten, który żyje świadectwem, żyje czuciem, żyje obecnością ducha, umysł jest w stanie to przeczytać i mówi, powiedzieć, wiem, bo przeczytałem. Ale czytając to zdanie i nie czując jego mocy, i nie czując prawdy, nie jesteśmy połączeni z tym, z tą naturą, która czuje Ducha Bożego. I dlatego nie można, z Ewangelią jest tak, że nie można słowa przeczytać. Trzeba się nim karmić. Trzeba je czuć. Ono wtedy, ciekawa sytuacja, gdy je czytamy, a jednocześnie czujemy, to czytając je, czujemy co innego. O wiele głębszą tajemnicę, tajemnicę ducha. Bo litera ma, jak to święty Paweł mówi, litera zawiera tylko śmierć. A duch życie. Duch życie. I w tym momencie czytając, jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dało swoim Synu, czyli dajemy Mu wiarę. Czyli dajemy Mu wiarę, czyli dajemy wiarę tym słowom. Jest to, nie jest to tylko logiczne usłyszenie tego wszystkiego, ale dajemy wiarę tym słowom. One wtedy w nas konfrontują się i żyją, ożywają, pobudzają człowieka wewnętrznego i wtedy kto wierzy, i wtedy rozumiemy, kto wierzy w Syna, kontynuujemy tą świadomość. Kto wierzy w Syna, ten ma w sobie świadectwo Boga. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A wiemy, że świadectwo Chrystusa jest prawdziwe i świadectwo Boga jest prawdziwe. Więc przechodzimy do całkowicie innego pojmowania. Czyli nie czynimy logiki, czyli inaczej można było powiedzieć, drugiej części naszej osobowości, tej złej, która chce nas posiadać, jako wyrocznia naszego postępowania. Ludzie mówią, zaraz, powoli, muszę to zrozumieć. Zaraz, aha, dołożyć do tego, a to już wiem, dobra, dalej. To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, bo to już nie jest ta osoba. Duch Boży, duch, człowiek wewnętrzny czuje Boga i przenika do Niego cała struktura, cała prawda. A ten mówi, zaraz, powoli, muszę to zrozumieć. Aha, tak. Aha, dobrze, mów dalej. Aha, tak. To nie jest ten człowiek, karmi się inny. Ten, który mówi, słuchaj, poczekaj. Niech lewica nadąża, za tym, co mówi prawica, niech lewica nadąża. Bo lewica nie nadąża za prawicą, a Jezus Chrystus mówi, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Czyli opierajcie się na samej wierze, a nie starajcie się tego zrozumieć. Rozumiejcie, święty Paweł mówi, to są świętego Pawła słowa, bez zrozumienia. Rozumiejcie bez zrozumienia, czyli chodzi o tą sytuację, nie pozwalajcie lewicy do logiki, logicznie tego pojmować, ponieważ to nic nie da, ale ducha odczuwajcie, a duch da wam prawdę. Tak jak mówiłem, kiedyś była taka historia, prawdziwa historia, bo to jest historia z mojego życia, z autopsji. Czytałem pewnego razu werset świętego Tomasza. Czytałem werset świętego Ewangelii według świętego Tomasza, chyba 83 werset. Obrazy ukazują się człowiekowi, a ich moc, chyba tak, ich moc życia jest w Ojcu. Ich moc życia jest w Ojcu. Kto pozna Ojca, to obrazy uzyskają pełną moc istnienia i człowiek pozna siebie. Jakoś tak było, już nie pamiętam dokładnie. Czytając to, doświadczyłem pewnej rzeczy. Bardzo ciekawej rzeczy. Zdałem sobie sprawę, może inaczej powiem. Czytając to, przemawiały do mnie te słowa wszystkie. Ale czytając ten werset, poczułem bardzo wyraźnie kopistę, czyli tłumacza.
który tych słów kompletnie nie pojmował, nie rozumiał. Poczułem po prostu, jak on był zamieszany, jakby zostawił tam swojego ducha, kompletnie tego nie pojmował, nie rozumiał, wirowało we wszystkie strony, był zamieszany, bo szatanowi to nie podobało bardzo, bo to są słowa, które mówią, gdzie odnaleźć prawdę, jak odnaleźć prawdę i w czym ta prawda jest. Że ostatecznie nasza prawda jest w Bogu, nie w nas. W sensie rozumienia, ona jest w Bogu. I gdy w Boga odnajdziemy, ona się w nas objawi. Ponieważ to Bóg może w nas otworzyć nasze ścieżki. Księga Izajasza. To Bóg otwiera ścieżki wasze, bo On ścieżki wasze zna. Rozmawialiśmy już wiele razy na ten temat, o tym wersecie, ale przeczytałem go jakieś kilka tygodni temu, może troszeczkę więcej, ale cały czas o tym rozmawialiśmy, bo wiedziałem, że tak jest na pewno. I to rzeczywiście tam zostało znalezione. Ale powiem tutaj dalej tą uryweczek. I to była taka Ewangelia, że po lewej stronie, po prawej stronie były polskie tłumaczenia, a po lewej stronie było koptyjskie. Koptyjskie. Język koptyjski to są same krzaczki, takie jak podobne może do chińskich, czy jakiś tam, może nie typowo chińskich, ale gdzieś tam, blisko gdzieś i tak dalej. Krzaczki, po prostu krzaczki. Ale mając świadomość tego, że nie oczy moje na literze się skupiają, ale na duchu, który tam istnieje, tak jak zawsze to czyniłem, czytając, dlatego rozpoznałem, że kopista zakłócił ducha, ponieważ nie patrzyłem na literę. Tylko patrzyłem na duchową naturę, która przemawiała. Więc skupiłem się dokładnie na 83 wersecie, też dokładnie tej Ewangelii. I zacząłem ją czytać wewnętrznie i zacząłem odczuwać pulsowanie, życie ducha. Nie rozumiałem tego, co czytam, ale czułem obecność. Czułem obecność duchowej ciszy, spokoju, łagodności. I ciekawą sytuacją jest to, że przeczytałem i już. Moja córka mówi, no i jak? Dobrze, już. I przeczytałem i już. I nie kruszyłem kopii o to, co tam takiego jest. Zostawiłem to Bogu, Duchowi Świętemu. I ciekawa sytuacja, po dwóch dniach nagle, po dwóch dniach, czy po trzech dniach, nagle niebo się otworzyło. Nagle spłynęła na mnie potęga jasności, prawdy. Jak dusza jednoczy się z Bogiem, a i zobaczyłem, że dusza odzyskuje pełną swoją blask, pełny blask swój w Bogu i staje się prawdziwą naturą, którą Bóg stworzył, odzyskując jej pierwotny doskonały obraz. Spojrzałem i wiedziałem to od początku. Ale uświadomiłem sobie, że są to obrazy, które się pojawiają na temat tego wersetu. I gdy czytałem ten werset, zobaczyłem, że on dokładnie o tym mówi, co zobaczyłem. Dokładnie o tym. Tylko, że to pojawiło mi się w postaci obrazów, czucia, istnienia z koptyjskiego. Ale czytając polski, zobaczę tutaj, mam to tutaj gdzieś. Nie mam, to nie tutaj miałem. Zobaczyłem właśnie tą prawdę. I dlatego tam było to zamieszanie takie ogromne, które się pojawiło właśnie w tym 80, chyba trzecim wersecie. To zamieszanie, ponieważ diabeł się najbardziej boi tego, że człowiek odnajdzie swoją tajemnicę w Bogu, a nie kując, dziurawiąc, wykopując, szukając, biegając i rozdrapując, starając się znaleźć coś, gdzie tego nie ma.
I dlatego zamęt tam się pojawił. To od zarania już dziejów ten zamęt jest, już od początku chrześcijaństwa ten zamęt tam istnieje. Proszę zauważyć, a nawet i wcześniej, ponieważ gdy widzimy właśnie w Ewangelii, gdy Jezus Chrystus mówił o faryzeuszach, to oni żyli już swoim prawem, a Chrystus się pojawił, już go nie chcieli, już go nienawidzili, już go, a on powiedział w ten sposób, co znaczy faryzeusze mówią, co on mówi, a Chrystus mówi tak, nigdy się nie ukrywałem, mówiłem jawnie, a pytacie się, co mówię, przecież nie ukrywałem się, nie mówiłem na ucho, nie byłem gdzieś zamknięty, mówiłem jawnie. I co ciekawe, gdzieś tam byliście, gdzieś mnie słyszeliście, a pytacie się, co ja mówię, może nie zrozumiałem. Zrozumiale, może innym językiem, ale wy chcecie powiedzieć, my go nie słuchamy, nas on nie interesuje, ale jednak byli źli na niego, bo zabiera im splendor, zabiera im chwałę. Oni przecież są narodem, są narodem wybranym, można było powiedzieć, i do dzisiaj tak uważają, ale Ewangelia mówi tak, narodem wybranym jest ten, który wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Chyba Łukasz, z tego co pamiętam. Narodem moim są ci, którzy wypełniają wolę mojego Ojca w niebie. To są i moje uczynki wypełniają. To oni są moim narodem. Więc ci, którzy nie wypełniają woli Bożej, nie są narodem Bożym, bo sami odrzucają. Sami odrzucają tą prawdę. To tak jak ja wszystkim odkupiłem, ale do Królestwa Bożego wchodzą ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca w niebie. Więc mówią, czynimy to wszystko dla siebie, co prawda, czynimy, ale czynimy. A Bóg mówi, no ale ja nie znam was, bo nikt nie przyszedł i powiedział, to on z powodu jego tu przyszedłem, on mi tu przysłał. I pamiętamy jedną z Ewangelii, jeden z wersetów hebrajskich u Hebrajczyków, chyba tak to było, gdzie kapłani, a właściwie synowie kapłanów, chyba tak to było powiedziane, synowie kapłanów chcieli czynić takie cuda, jak czynił Paweł. I mówili te same słowa i tak dalej, ale nie mieli mocy Chrystusowej. Diabły ich poturbowały, wołając, Pawła znamy, was nie znamy. Poturbowali ich, a później byli w strasznym stanie, ponieważ diabły iż poturbowały ich synów właśnie faryzeuszy, mówiąc, nie znamy was, Pawła znamy. Paweł ma moc Ducha Bożego. On ma moc nad nami. Bóg jest z nim. Was nie znamy. Wy mówicie, róbcie to, a my mamy w nosie i bęc was. No i tutaj właśnie jest ta prawda. I dlatego mając prostotę czucia, jak już rozmawialiśmy, jeśli przyjmujesz świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o Synu. Musimy to czuć jako prawdę, że jest to prawda. Poczuć oznacza to, można powiedzieć, co to znaczy poczuć. Poczuć, potraktować to jako słowo osobiste. Jako słowa osobiste, które są słowami osobistymi do człowieka skierowanymi. Człowiek ma pewne słowa osobiste. Są osobiste słowa, które wyrażają jego najgłębszą naturę, wnętrze, jego prawdę o nim. Są słowa osobiste. Słów osobistych nie używa się o tak sobie. Słowa osobiste mają pewne konkretne znaczenie i są istniejące w pewnych konkretnych prawdach, mówiące o prawdzie rzeczywistej. Słowa osobiste. Słowa osobiste. Osobiste to jest wyrażanie uczuć, głębokie wyrażanie uczuć. Uczuć prawdy, miłości, jedności, prawa osobiste, słowa osobiste. One, gdy potraktujemy je jako osobiste, osobiste skierowanie słów Boga do nas, to poczujemy się osobiście dotknięci i osobiście przytuleni. I osobiście zaopiekowani, i osobiście poczujemy też naszą wdzięczność. Jeśli są to tylko słowa, to nie ma tam słów osobistych. Biegnie człowiek po ulicy i krzyczy wszystkim, kocham ciebie, biegnie. Biegnie po ulicy, ludzie się rozglądają i patrzą, jakiś dziwny człowiek gada sobie coś tam. Ale jest ktoś, kto rozumie, że to on do niego woła i on to rozumie. Wszyscy mówią jakiś dziwoląg.
bo on napisał na niebie, balony wysłał, albo na niebie napisał właśnie te słowa osobiste. I jedna z tych osób to wie, a oni mówią, do kogo on to mówi? Bo przecież nie mówi do nas wszystkich. Do kogo on to mówi? Do kogo on to mówi? A, to tamta osoba, to jest, już wiemy, że ona, są te słowa osobiste. Osobiste, ponieważ nie do wszystkich możemy ich powiedzieć naraz. To są słowa skierowane do tylko jednej istoty, rozumiecie Państwo? Do jednej osoby mówiące o osobistej relacji, ścisłej osobistej relacji. Jeśli to się pojawi, ten napis na niebie przez kogoś, że tak mogę powiedzieć, jakiegoś romantyka umieszczone, o tak mogę powiedzieć, to ci wiedzą, że to nie do wszystkich ludzi jest, to jest do jakiejś konkretnej osoby. A ta konkretna osoba wie o tym, a ci ludzie się gdzieś tam orientują i wiedzą, że to jest jakaś fantastyczna sytuacja, powiedzmy, gdzie także, powiedzmy, marzą o tym, abstrahuję. I dlatego tutaj święty Piotr, tu trzymaliśmy, tak, jeszcze chyba trochę wcześniej. Tak, skoro już duszę swoją uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości, bratnie jedni, drugi gorąco czystym sercem miłujcie. I tutaj było właśnie, że skierowana nasza wiara jest ku Bogu, więc jest to też wiara, jest to osobisty stan, a święty Piotr mówi, święty Paweł mówi, wiara mylić się nie może, wiara, która jest w Chrystusie. Kiedy zjednoczymy się z nią, ona objawia nam tajemnicę, jest nieomylna, ta, która jest w Chrystusie. Ale gdy nie jest w Chrystusie, jest nieomylna. A dlaczego nie jest w Chrystusie omylna? Ponieważ jest zjednoczona z nadzieją. W nadziei ona jest i jest zjednoczona z nadzieją. Tak jak mamy hymn do miłości. Hymn do miłości, jak znamy go przecież, hymn do miłości, list świętego Pawła do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, werset od pierwszego, gdzie jest napisane, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca lub albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Dlaczego? Dlatego, że narratorem tego hymnu do miłości jest nadzieja. Nadzieja. To ona, w której wiara jest w pełni umocniona, a pozostaje z całą mocą w miłości. To nadzieja mówi. Nadzieja, gdzie święty Paweł zjednoczony z Chrystusem jest w nadziei, o czym mówi przecież w liście do Kolosan, pierwszy list do Kolosan, rozdział pierwszy, werset 28, 27 chyba. Tak. Wcześniej odsunę, żeby było całe zdanie. Tajemnica ta ukryta od wieków i pokoleń teraz została ujawniona Jego Świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest z nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. I tutaj bardzo ciekawa sytuacja jest, ponieważ jest tu napisane wielkie bogactwo tej chwały, tajemnicy pośród pogan. A o poganach właśnie mówi w Efezjan. Pośród pogan. Tą tajemnicą jest list do Efezjan, rozdział 3, werset 6. To znaczy, że poganie są już współdziedzicami i współczłonkami ciała, z dużej litery, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Czyli przedstawia tą tajemnicę, że są współuczestnikami nadziei, więc wiara w Chrystusie jest zjednoczona z nadzieją. Ale gdy nie jest zjednoczona z nadzieją, to chodzi chociażby pełną wiarę posiadł i miał wszystko, całą moc, to nie zyskuje życia,
Bo życie jest w Chrystusie, a w Chrystusie jest nadzieja. Czyli gdyby dążył do władzy, do mocy, to tak jak mówi Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, werset 21, Mateusz 7, 21. Nie każdy, który mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia. Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem, odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Dlatego, że nie trwali w nadziei, nie trwali w Chrystusie, Chrystus jest nadzieją. Nie trwali w nadziei, nie czynili to z mocy, mocą Ducha Żywego. Czynili to po prostu dlatego, ponieważ widzieli w tym interes. Tak jak dzisiejszy świat widzi interes, ale to jest, widzimy, zobaczyliśmy dzisiaj, bardzo mocno, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj Duch Boży nam nieustannie, niezmiernie mocno ujawnia, że okup Chrystusa okup Chrystusa, który został złożony przez Niego z nakazu, z prośby, z posłania Chrystusa przez Boga, Ojca na ziemię, a On czyniąc Go wypełniał z ogromną miłością wolę Ojca. Ten okup jest dzisiaj traktowany jako piąte koło wozu. Jako coś, co lepiej, żeby przepadło i zniknęło. Żeby tego nie było. Ale nie może. Jak to Święty Paweł powiedział, jeśli ktoś poszukuje grzech z tego powodu, że uświęcam się w Chrystusie, to trzeba by było uznać Chrystusa Pana za sprawcę grzechu, a to jest niemożliwe. Więc on nigdy nie przepadnie. Przepadną ci, natomiast, którzy chcą, żeby to przepadło. Oni przepadną. Bo dlaczego przepadną? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo prosta. Bo oni mówią, to do nas przyszedłeś i nas przyszedłeś ukatrupić. Nas przyszedłeś zabić, nas zniszczyć, nas usunąć, bo my samym grzechem jesteśmy. To my Cię nienawidzimy. To my nie chcemy, abyś istniał. My nie chcemy. I my przez to, że nie chcemy tego okupu, mówimy, to my jesteśmy tym złem, które jest na tej ziemi. To Ty przyszedłeś nas zniszczyć, nas w ogień piekielny wrzucić, nas, którzy jesteśmy ciemiężcami Twojego ludu. Nas. Więc ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, to oni mówią, Panie Boże, nie naszym Bogiem jesteś. Jesteś jakiś cudzym Bogiem, nie naszym. My mamy innego Boga, my mamy tego Boga. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, werset 44. My mamy tego Boga. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i on jest kłamstwa. Jak to łatwo, przecież pamiętajmy, przecież jak to łatwo przychodzi establishmentowi duchownemu kłamać. Kłamać, mówiąc w ten sposób, modlitwa pańska zawsze była taka, że Bóg zawsze wodził na popuszczenie człowieka. Zawsze. Po łacinie jest napisane całkowicie co innego. A mówią, zawsze taka była. Ale ludziom mówią, zawsze taka była. Sami wiedzą, że mówią nieprawdę. Więc jak im to łatwo przychodzi kłamać i nie widzą z tego żadnego problemu, bo profity to przynosi. Przynosi profity i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ja nie mówię o czymś, co nie jest prawdą i co jest tajemnicą dla ludu. Dla ludzi wierzących. Wiemy o tym, że Bóg nie wodzi ludzi na pokuszenie. Z tego powodu święty Jakub był naindeksowany. Mało co został usunięty list świętego Jakuba, ponieważ przedstawił, że
Bóg nie wodzi ludzi na pokuszenie. On broni przed pokusą. I mówią, ojejku, to chyba nie Bóg powiedział. Jak to nie Bóg nie wodzi na pokuszenie? Mamy Boga, który wodzi na pokuszenie. A nim jest diabeł. Diabeł wodzi na pokuszenie człowieka. Więc tutaj osadzamy się coraz mocniej. Osadzamy się coraz mocniej w świadomej walce i wiemy, o co walczymy. Wiemy, że to jest prawdziwa walka ze złem, a w tej chwili, gdy mówię o tym, to odczuwam dosyć mocno ludzi na webinarium, są też ci z establishmentu duchownego. Czuję ich wyraźnie. Czuję ich wyraźnie i wcale nie są zadowoleni z tego, że szydło wychodzi z worka. I że jawnie jest ukazane tak naprawdę ich kierunki i cele ich działalności. Dlaczego żyją i w tym momencie co ludzie powiedzą? Ale może znajdziemy swoich wyznawców, może znajdą się jeszcze nasi wyznawcy. Bo już tak naprawdę ujawniło się wiele wyznawców swoich mamy. Wcale Boga nie szukają, tylko szukają właściwie, żeby się zadekować i trzymać się i właściwie pójść tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo gdzie. A święty Jan mówi, święty Paweł mówi, wiadomo gdzie. Do jakiegoś ognia. Nie wiadomo jakiego, ponieważ my go nie szukamy. Ale jakiegoś na pewno. Który będzie trawił tych, którzy dzisiaj się Bogu sprzeciwili. Proszę zauważyć, wielka miłość, wielka prawda, wielka doskonałość. Jakżeż trzeba myśleć, że Boga nie ma, że sądów nie ma, że nie ma Go w ogóle, żeby tak przeciw Bogu stanąć, z taką, że tak mogę powiedzieć, ordynarnością, z taką nienawiścią, z takim stanem pewności, że Boga nie ma i że jak będzie wodził te dzieci Boże na pokuszenie, to się nic nie stanie, bo Boga nie ma. Jakie to jest dziwne przekonanie? Jak można tak w ogóle myśleć? Dlaczego taka sytuacja jest? Bo szatan nie ma nic do stracenia. On nie może być zbawiony. Dlatego, bo stracił, porzucił, będąc świadomy tego wszystkiego. I dlatego jest powiedziane, kto świadomie sprzeciwi się chwale Bożej, nie może już odzyskać chwały Bożej, bo świadomie wybrał zło, o czym mówi święty Paweł do Hebrajczyków. Hebrajczyk 6:4. Niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Ten werset także znajdujemy podobny bardzo w liście też u Hebrajczyków, tylko że rozdział 10. 10. Tak, 10. Hebrajczyk 10, tu jest 6. Hebrajczyk 8, 9, 10. I to był 26, chyba 25. Już sprawdzam. 20. Tak, 26. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, to po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. I tutaj proszę zauważyć, jest ostatni, 31 werset, który chcę przedstawić tutaj. Może nie ostatni, ale 31 akurat. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Nasza prawdziwa natura
musi być wolna od duchowa natura, musi być wolna, tutaj zapisałem sobie to w linkach. Nie, to nie tutaj, przepraszam, cofnę troszeczkę. Sekundeczkę, to jest list do Koryntian, chciałem list do Koryntian 6, już sekundeczkę, nie chcę się cofnąć, no. To co tutaj, tak muszę wejść tutaj. Pierwszy Koryntian, rozdział 6, przepraszam bardzo, coś mi się tutaj dzieje dziwnego. Przepraszam bardzo. No jest już w porządku. List do Koryntian, rozdział 6, werset 20. Nie, to już jestem tutaj. Przeręcznie trzeba rzucić. Tak, tutaj. I tutaj mam włożone takie berlinki. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. To czytaliśmy. Powtórnie to czytam. Powtórnie to czytam. Dlatego, że nie może człowiek układać sobie celów drogi Bożej, sensu drogi Bożej z tym, który w ogóle tej drogi nie chce. Jej nie zna, ponieważ nie wprzęgajcie się w niezwierzącymi w jedno jarzmo, czyli, i tu święty Paweł bardzo ciekawie mówi, przedstawia tą sytuację bardzo wyraźnie. Czyż nie wiecie, że wierząca żona znosi niewierzącego męża? Czy nie wiecie, że wierzący mąż znosi niewierzącą żonę? Ale co to oznacza? Że wznoszą się w taki sposób. Ale żona nie może wierząca powiedzieć w ten sposób, niewierzący mąż mówi, ja wiem, dokąd ty masz zmierzać, słuchaj mnie, a ja cię zaprowadzę do Boga. Jakiego Boga chcesz cię zaprowadzić, jeśli tego w ogóle nie znasz? Jeśli ty wypierasz się chwały Bożej, nie chcesz jej w ogóle znać. Ale może jestem dobrym człowiekiem, mimo że bluźnie, przeklina, a może jestem dobrym człowiekiem. Po czym mam poznać, że jesteś dobrym człowiekiem? Po tym, że bluźnisz i przeklinasz, że to o tobie nie świadczy? Bluźnie, przeklinam, robię awantury, nie chcę Boga, ale mogę być dobrym człowiekiem. Po czym mam poznać, że jesteś dobrym człowiekiem? Pokazujesz, że jesteś złym. Ale jestem może dobrym człowiekiem. Gdzie mam to znaleźć w tobie, że jesteś dobrym człowiekiem? Dobrego człowieka widzę wtedy, kiedy są owoce Ducha Świętego. A jeśli ich nie masz, to sam świadczysz o tym, ale ludzie mają taką naturę. No i cóż z tego, że bluźnię? No i cóż z tego, że przeklinam? No i cóż z tego, że robię awanturę? Ale mogę być dobrym człowiekiem. Jakie oni mają pojęcie? Jakie jest to pojęcie człowieka, który mówi, cóż z tego, że bluźnię? Cóż z tego, że przeklinam? Cóż z tego, że robię awantury? Cóż z tego? Ale mogę być dobrym człowiekiem. Więc co to znaczy u tych ludzi dobrym człowiekiem? Co to znaczy? Co jest ich rozumieniem dobra? Co to jest dobro? Co to jest takiego dobro? Mogę być dobrym człowiekiem. Mówię, na pewno jesteś dobrym człowiekiem. Na pewno. Ale nie tam, gdzie myślisz, tylko tam, gdzie Bóg cię uczynił dobrym. Tam, gdzie Bóg cię uczynił dobrym. I ja dlatego... Tam wydobywam ciebie ku temu dobru, bo na pewno jesteś dobry, ale o tym nie wiesz, bo nie chcesz o tym słyszeć. Ponieważ list świętego Piotra. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 2, werset 22, z tego co pamiętam. Tak. On grzechu nie popełnił. W nim, w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził. Ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Więc ludzie mówią tak. No i cóż temu, że z tego, że grożę, że złorzeczę, że grożę, że jestem zły, że znaczy, ze złorzeczę, że grożę, że robię awanturę, ale mogę być dobrym człowiekiem. Ale po czym mogę to poznać? Ja mogę powiedzieć, że jesteś rzeczywiście dobrym. Tam, gdzie nie wiesz, ponieważ nie wyrażasz tego dobra w swoim i nie chcesz się z nim komunikować, nie chcesz w nim, z nim w ogóle istnieć, z tym dobrem, jeśli twoje zamysły są takie, aby nigdy nie dopuścić człowieka do tego, aby uwierzył. Nigdy nie dopuścić do tego, żeby uwierzył w żywego Boga, który jest żywym, prawdziwym Bogiem, prawdziwym żyjącym, który złożył swoją ofiarę z życia, nie dopuszcza, nie dopuszczasz ich do tego, tylko wmawiasz im ta pokuta, okup jest za mały, nieistotny, nieważny, pokuta jest większa, szukanie grzechów jest większa i wyrażanie grzechów, czy poszukiwanie grzechów jest o wiele ważniejsze. Czyż nie jest ważniejsze od jakiejś tam
jakiegoś tam okupu. No właśnie. Ludzie tak bardzo zostali skrzywieni, że uważają, że to jest ważniejsze. Dlaczego? Bo ważniejszymi dla nich stali się ci, których widzą, niż ci, niż ten, który jest niewidzialny, o czym mówi święty Paweł w liście do Tymoteusza. Pierwszy do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset 14. Może wcześniej troszeczkę. Nie, to gdzie będzie tutaj. Tak, myślę, że to tutaj. Tak, jest. 17 werset. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu, samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Więc ludzie wolą postępować wedle ciała, bo to, co widzą, jest dla nich bardziej rzeczywiste niż to, co, czyli tak zostali nauczeni, o tak mogę powiedzieć, tak zostali zastraszeni. Dlatego, że wartością większą jest to, co sami czynią i co widzą, niż to, co jest niewidzialne, ponieważ Jezus Chrystus mówi w Ewangelii według świętego Jana, rozdział czwarty, werset 21. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. I tutaj ten werset jest, tutaj chciałem przeczytać. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Więc my, jako człowiek wewnętrzny, to jest człowiek duchowy. Człowiek wewnętrzny jest to człowiek duchowy, który wzmacnia się, wzmacniany jest przez Boga, o którym mówi święty Paweł w liście do Kolosan, rozdział 3, werset 14, o czym wiemy. Kolosan, Koryntian, co ja tutaj otworzyłem? Kolosan, Efezjan, przepraszam bardzo. Efezjan 3, 14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Czyli sam Bóg, chwalenie Boga, wzmacnia siłę wewnętrznego człowieka, bo On jest Jego twórcą, o czym mówi w wcześniejszym rozdziale, w 10, nie w Efezjan, tylko w Kolosan. Kolosan 2. Tak, 2. Kolosan 2, 9. Kolosan 2, 9. Jednak chyba 3. Tak, 3. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przewlekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu, czyli odnawianie i nieustanne kształtowanie człowieka światłości. Człowiek światłości jest istotą Bożą, działającą w imię Boże i musi nieustannie się odnawiać, umacniać na wzór tego, który go stworzył, aby odzyskać ostateczny stan doskonałości. Niektórzy mogliby się pytać, powiedzieć w ten sposób, ciągle mówi o tym samym. Przestanę mówić, jeśli to się stanie żywe. A jeśli nie będę żywy, nie będzie żywe, będę w dalszym ciągu mówił, ponieważ będzie to powód. A ci, którzy mówią, powiedz coś innego, to są ci, którzy bardziej skupiają się na tym, aby być omnibusami i erudytami, ale nie wierzącymi, bo wiara wynika z głębi. Proszę zauważyć, święty Felix Cantalizio nie był erudytą. To Duch Święty był erudytą, dlatego do niego przyjeżdżali
ludzie ze świata do człowieka, który nie miał żadnej klasy szkoły podstawowej. W ogóle nie miał żadnej klasy. Przyjeżdżali do niego, bo sam Duch Święty przez niego przemawiał. Nie był erudytą, ale był prawdziwą istotą wyrażającą prawdę Bożą i wiedzieli, że on nie może powiedzieć nic, co jest nieprawdą, bo po prostu nie ma w nim nauki tego świata. A jeśli mówi, to mówi tylko Duch Święty, ponieważ nic nie wie innego. Bo się niczego takiego nie nauczył. Więc wszystkie te rzeczy, które człowiek wypowiada jako mądre, to się dlatego wypowiada, bo się nauczył. Jeśli się nie nauczy, to wypowiada tylko słowa Boże. Istnieją w nim, bo są one prawdziwym życiem. I dlatego tutaj przedstawiłem tu kilka słów na temat establishmentu duchownego, który odczuwam bardzo wyraźnie w obecności właśnie tutaj webinariów, a odczuwam go w taki sposób, że tam gdzieś w głębinach, bo odczuwam, widzę tam tych ludzi, wszystkich, którzy tam są, i duchem dostrzegam tych wszystkich ludzi. Ci, którzy są ufni, oddani i poszukują Boga, to w głębinach ich, w ich naturze wewnętrznej, tam, gdzie piękna córka istnieje, tam, gdzie jest powiedziane w Księdze Izajasza, rozdział 27, werset 1 jest napisane: Bóg w dzień Pan ukaże swym mieczem wielkim, twardym i wielkim. W dzień Pan ukaże swym mieczem twardym, wielkim i mocnym. Lewiatana węża płochliwego, lewiatana węża krętego, zabije też potwora morskiego. W dzień powiedzą: winnicza urocza, śpiewajcie o niej. Ja Pan jestem jej stróżem. Podlewam ją co chwila, by jej co złego nie spotkało. Strzegę jej w dzień i w nocy, nie czuję gniewu. Niech mi kto sprawi w niej ciernie i głogi. Wypowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem. Albo raczej, niech się uchwyci mojej opieki i zawrze pokój ze mną. Pokój ze mną niech zawrze. Ci, którzy słuchają webinariów i są szczerzy, naprawdę chcą nawrócenia, nie są szpiegami, że tak mogę powiedzieć, biorą to i wiedzą o tym. Ci, którzy są szpiegami, to chcą usłyszeć to po to, aby wiedzieć, jak okłamywać tamtych ludzi, wszystkich innych, aby nie dotarli ku prawdzie Bożej, aby wiedzieli, aby mówić to, do czego to jest podobne? Mówić to, ale żeby tego ducha nie było. Mówi o tym święty Paweł. Nie słuchajcie ich. Powtarzają to, co już powiedziałem. Spisali to wszystko, ale ducha nie mają. Okłamują was, bo mają tam innego ducha. Mówią te same rzeczy. Są to słowa te same, ale ta litera zabija. Bo litera nie daje życia. Duch daje życie, a tam nie ma ducha, ponieważ nauczyli się tego, przepisali, spisali to, co ja mówiłem, gdzieś będąc na końcu, piszą to skrzętnie, a później szukają swoich wyznawców w taki sposób, że mówią to, a święty Paweł mówi: przecież nie okłamaliśmy nikogo, nikogo nie naciągamy, nikogo nie chcemy zniszczyć, więc otwórzcie serca nasze na nas, a oni też. Mówimy to, co Paweł, więc otwórzcie serca swoje. Ale oni nie mają ducha, ponieważ nie Duch Boży mówi, więc na co się otwierają? Nie na, nie na tego Jezusa, nie na tą Ewangelię i nie na tego Chrystusa, Jezusa. Innego Jezusa dają, innego ducha, inną Ewangelię. Więc musimy być ufni Bogu, po prostu uwierzyć. Proszę zauważyć, powiem jedną rzecz. Uwierzyć Bogu, że dał okup w postaci właśnie Syna swojego. Jezus złożył ofiarę. Jeśli Mu całkowicie uwierzymy, sam Chrystus będzie nas bronił i sam Chrystus będzie ujawniał tą prawdę. Będziemy ją rozpoznawali w jednej chwili. W jaki sposób? My będziemy odczuwali, że ktoś chce nam odebrać Chrystusa, a to będzie niemożliwe. Będziemy odczuwali. Jak to wygląda? Prosto. Każdy człowiek, który pozna Boga i który postępuje w sposób doskonały, radosny i prawdziwy, i w którego to sercu istnieje cisza i spokój, pokój Boży, to będzie odczuwał, że ktoś go namawia do tego, aby zrobił coś złego, ponieważ będzie czuł w swoim sercu niepokój.
i będzie czuł, że jakaś siła chce zabrać mu pokój. I będzie wiedział, że to jest niedobre. Będzie wiedział, że coś ma zakusy na jego serce. Że coś ma zakusy na jego pokój. Dlatego człowiek, który trwa w Bogu, nigdy nie uczyni czegoś, co zakłóci jego jedność z Bogiem. A to się dzieje w jaki sposób? I tutaj powiem bardzo prostą rzecz. Bo tutaj pytania są. Pytania są, może nie tylko u Państwa, ale też głównie u webinarczyków, z tego co odbieram. Pytania, jak to odnaleźć, jak to znaleźć, jak to wszystko czynić. Modlitwa, która jest modlitwą ustną, przechodzi do modlitwy myślnej. Modlitwa umysłu. Przez modlitwę umysłu staje się modlitwą serca. Modlitwa serca jest modlitwą, która trwa bez względu na to, co robimy. Co robimy? Oczywiście robimy dobre rzeczy. Ona trwa. Jest to nasza cisza. To jest ten stan, o którym mówi Hiob. Cały czas w moim sercu jest Ojciec. Czuję Jego obecność. Jestem razem z Nim. On jest moim pokojem. To jest Jego modlitwa. On trwa w Ojcu nieustannie. Modlitwa łączy nas z Ojcem. I gdy On trwa w Ojcu, to jest modlitwa, która nieustannie trwa. Co to oznacza? Oznacza to, że jak jedzie człowiek samochodem, powiedzmy, że tak mogę powiedzieć, powiedzmy, że to porównam do jazdy samochodem. Jedzie samochodem, jest znak objazdu. Oznacza to, że musi nadłużyć drogi do celu, ale celu nie zmienia. Wjeżdża w objazd, jedzie objazdem, nadkłada 5, 10, 15 kilometrów, wjeżdża tą samą drogę i dalej jedzie, ponieważ ma cel. Ale kiedy nie ma celu, skręci w objazdę i pojedzie tam gdzie indziej. Pojedzie gdzieś tam po prostu w całkowicie inną stronę. A to dlatego, że był objazd i skierował go całkowicie inaczej, a był jak kamień rzucony, który leciał jak leciał, a ktoś go uderzył, to leci teraz w drugą stronę. Ale nie jest tym kamieniem, tylko ma cel. Cel, to mimo, że jest objazd, z celu go nie wybije. Objedzie to i ponownie na ten cel wjedzie. To jest namysł w sercu, który kieruje wszystkimi myślami poniższymi. One są jemu posłuszne, ale nie tylko posłuszne. Ale jeden przez drugie, przez drugą myśl wszystko czynią, aby się wypełniła myśl serca, bo służą, żyją, istnieją tylko dlatego, że jest myśl, której chcą służyć. Ponieważ ona jest ich panem. Myśl serca jest ich panem i wtedy myśl głowy służy. I dlatego proszę zauważyć, przez myśli głowy, tak mogę to ogólnie określić, przez myśli głowy, które się w różny sposób pojawiają, widzimy myśli serca. Bo myśli głowy są takie, jak myśli serca. Inaczej, myśli głowy chcą sprostać i wypełnić wszystko to, co serce chce. A jeśli te myśli głowy są okropne, niewłaściwe, niedążące ku prawdzie, to mówią, jaki jest zamysł serca i jakie myśli są, które temu chcą sprostać. Więc te myśli nie mają grzechu. Grzech ma serce. Zrozumiecie Państwo? Bo te myśli nie znają innej drogi, jak tylko służyć Panu swojemu. A tym Panem jest serce. A jeśli Pan błądzi, to i myśli błądzą. To myśli właściwie nie błądzą, ale pomagają przy błądzeniu, ponieważ nie mają nic innego do zrobienia, żeby istnieć, jak tylko służyć sercu. A jeśli ono nie ma nadrzędnego Pana, czyli Boga samego, to serce błądzi. A jeśli mają, to serce jest czyste i doskonałe, a głowa jest czysta, radosna i w niej istnieją myśli Pańskie. Bo myśli Pańskie są ciszą, są spokojem, są łagodnością. Odbieramy to jako brak myśli. Że nasza głowa się uspokoiła. Nie ma w niej myśli. Przestała ona istnieć. Dlatego, bo Bóg myśli i Bóg działa, a my poznajemy swoje myśli wynikające z zamiaru i z dzieła, które czynimy. To wszystko się uspokaja. Więc myśli nasze w naszej głowie, one odzwierciedlają stan serca i potrzebę serca i one się dwoją i troją, tak mogę to ogólnie powiedzieć, aby spełnić pożądania, żądania serca. Więc w tym momencie, jak głowa nasza wygląda, co w głowie naszej się tam dzieje, jak bardzo się przeciwia prawdzie Bożej, to świadczy o tym, że w sercu jest nie ten rządzący, tylko całkowicie inny.
Więc możemy to poznać po głowie. Rozumiecie Państwo? Ale musimy też pamiętać o całym człowieku. O całym człowieku. Więc modlitwa myślna, modlitwa serca wygląda w taki sposób, że gdziekolwiek idziemy, gdziekolwiek, cokolwiek robimy, gdziekolwiek jesteśmy, ten stan w sercu jest nieustannie trwający. I on powoduje to, jak mówimy, co mówimy, dokąd zmierzamy, ponieważ wszystkie cele, które by były sprzeczne z sercem, one zaburzają nasz stan równowagi serca. Czujemy to jako stan gwałtownego wyrywania, jako stan bulgotania, jako stan gwałtownego stanu zakusów, jako nienawiść, która szarpie nasze serce, jak coś, co zakłóca nasze istnienie. Bo nasze istnienie jest w sercu. I w tym momencie, kiedy się uwalniamy całkowicie od tego stanu, nasze serce jest ciche, spokojne, łagodne, ono jest stanem, który istnieje nieustannie. Czy śpimy, czy siedzimy, czy idziemy, czy jemy, cokolwiek czynimy, zawsze jest z Bogiem. Ale ono, te myśli, zawsze istnieją i one nadają rytm jakości wszelkiego dzieła naszego. One nadają rytm, bo jeśli człowiek robi taką rzecz, myśli jego mają samodzielnie zdążać ku Bogu, to one są tylko po to, aby okłamać tych i serce, i umysł człowieka, aby będąc w złym stanie, aby nie wiedział, że jest złym. I jest taki werset. List świętego Pawła do Galatów, rozdział 6, werset 3. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. W innych wersetach brzmi, kto mówi, że jest dobry, będąc złym, sam siebie oszukuje. Zresztą mogę tutaj otworzyć podgląd na inne. Albowiem jeśli się kto sobie zda być czym, gdyż nic nie jest, tego umysł jego samego oszukawa. To jest akurat 1563 rok, polski język od tamtego czasu się trochę zmienił. Nie mocno, ale trochę. I Biblia Gdańska, 1881. Albowiem jeśli kto mniema, żeby czym był, nie będąc niczym, takiego zawodzi własny umysł jego. Czyli skupia się na pysze. Albowiem jeśli kto miema, to jest to samo właściwie. Tutaj też jest to samo. Jeśli ktoś sądzi, to jest akurat warszawsko-praska. Jeśli ktoś sądzi, że jest kimś niezwykłym, tu jest tak napisane, podczas gdy w rzeczywistości jest niczym, to oszukuje siebie samego. Tak, to tutaj chciałem przedstawić tą sytuację, że ludzie zdążają do bycia kimś, a nie zwracają uwagi, że tak naprawdę Bóg czyni ich tymi, którzy są naprawdę doskonałymi i tymi, którzy naprawdę poszukują, muszą poszukiwać prawdy doskonałości, chwały Bożej. I dlatego zaczynamy sobie uświadamiać tą sytuację, to ja już rozumiem. To ja już rozumiem. Nabijać głowę różnymi książkami o potędze podświadomości, o tym i o tamtym, to jest po prostu bezużyteczna wiedza. Tak naprawdę służyć Panu jedynemu, ponieważ człowiek jest istotą wewnętrzną. Jeśli będzie tylko swoje ciało i rozum napełniał wiedzą, a umysł i jego duchowa natura zostanie porzucona, to staje się nikim, nie wiedząc o tym, że marnieje i niszczeje, a później ogląda swoją starość, swoje choroby, swoje zniszczenie i jest brzemienny w grzechy i choroby. Ale gdy oddaje się Duchowi Bożemu, Bóg pozostawia go nieustannie silnym, mocnym, zdrowym,
aby mógł tą chwałę Bożą objawiać wszystkim, ponieważ do tego tak naprawdę każdy człowiek się narodził. Tak naprawdę wszyscy ludzie się rodzą na ziemi, aby wydobyć tą głębinę z głębin, piękną córkę ziemską, która dzisiaj jest ich naturą wewnętrzną, na którą tak bardzo narzekają, na którą psioczą i szukają różnych umiejętności zdobycia władzy nad podświadomością, aby wydobyć z niej moc i uleczyć siebie jej mocą, mimo że to jest niemożliwe, bo gubią prawdziwą sens istnienia, ratować ją z tej opresji. Bo po to są, aby ratować ją z tej opresji. Aby dać jej to, jeśli sami uwierzyli, a gdy uwierzyli, dać im to, co otrzymali od tego, który jest mocą, prawdą i życiem. To jest to, o czym rozmawiamy. To jest kształtowanie, umacnianie i ukazywanie człowieka światłości, gdzie ci, którzy... Odczuwam tam troszeczkę tych, jak już mówiłem, ale ciekawą sytuacją jest to, że tam ustępuje. Trochę tam ustępuje tego zła, o tak mogę to określić, mówiąc w ten sposób, że niektórzy jakby mówiąc w ten sposób, muszę pozostawić swoje uparte postępowanie, jako ja bym był dobry i tylko wiedział, ponieważ muszę się przyznać do swojej niewiedzy. I naprawdę zacząć się godzić z Bogiem, bo nic dobrego z mojej wiedzy, bo tylko przyjdzie upadek mój i jeszcze innych. A tak, gdy przyznam się do swojego upadku, do swojego błędu, tak Bóg także mi da poznanie, zrozumienie, ale modlę się, ale także musi się modlić o to, żeby utrzymał to, bo szatan nie tak łatwo oddaje zdobycz i walczy o nią do ostatniego. A chyba, że i gdy człowiek Chrystusa przyjmuje, ale to Chrystus jest obrońcą nieprzemożnym, którego nikt nie pokona i wtedy jest odnaleziony, i wtedy żyje. Więc szukać trzeba tej siły, tej mocy, tej prawdy. Inaczej jej nie odnajdziemy i nie uczynimy tego, co jest napisane w pierwszym liście świętego Piotra, rozdział 1, werset 18, jest napisane: wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego poprzodka, albo złego postępowania zostali wykupieni nieczymś, zostaliście, można powiedzieć, wykupieni nieczymś przemijającym srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Jezusa, krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez niego uwierzyli w Boga, który wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, który jest żywy i trwa. Człowiek wewnętrzny jest powołany do życia. On jest tym właśnie. I mając postawę niezłomną, on się kształtuje i niezłomnie zmierzacie ku dzieł do wypełnienia dzieła Pańskiego, prawa tego, które zostało zadane, aby pokonać ducha mocarstwa powietrza, a jego pokonaniem nie jest walka sama z nim, ale przyprowadzenie do chwały Bożej tych, których on powstrzymuje i zwodzi. Czyli aby wyrwać ludzi z niewłaściwego pojmowania, bo nie chodzi o walkę z nim, ale chodzi o to, aby ludzie poszli ku prawdzie. Bo walka z nim daje mu siłę, a dążenie do Boga pozostawia go w stanie tym, który jest napisane w Księdze Izajasza, rozdział 14, werset 30. A ubodzy paść będą na moich pastwiskach i nędzarze odpoczną bezpiecznie, podczas gdy ja uśmiercę głodem twe potomstwo i wygubię twoje ostatki. Dziękuję Państwu, przepraszam.